Co ci się kojarzy z jedynką? Przedni ząb, program radiowy, a może miejsce na listach wyborczych. Matematykom jedynka kojarzy się z trygonometrią. W tej lekcji pokażę ci, co to jest i do czego służy jedynka trygonometryczna. W tej lekcji pokażę ci związek między funkcjami trygonometrycznymi a twierdzeniem Pitagorasa. Przyjrzyjmy się trójkątowi prostokątnemu o bokach 3, 4 i 5. Na pewno wiesz, jak wygląda twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta. Zapisz je samodzielnie. Suma kwadratów długości przyprostokątnych jest taka sama jak kwadrat długości przeciwprostokątnej. Czyli 3 do kwadratu dodać 4 do kwadratu równa się 5 do kwadratu. Teraz znajdźmy w tym trójkącie jakieś funkcje trygonometryczne. W tym celu musimy zaznaczyć kąt ostry, na przykład ten między bokami 5 i 4. Oznaczmy go literą alfa. Zanim zaczniemy dalej przekształcać to wyrażenie, spróbuj wypisać wszystkie funkcje trygonometryczne kąta alfa. Sinus kąta alfa to 3 piąte. Dzielimy przyprostokątną naprzeciwko kąta alfa przez przeciwprostokątną. Kosinus tego kąta to 4 piąte. Dzielimy drugą przyprostokątną przez przeciwprostokątną. Tangens kąta alfa to 3 czwarte. Dzielimy przyprostokątne, leżącą naprzeciwko kąta alfa przez tę przyległą do niego. Spróbujmy znaleźć te liczby w twierdzeniu Pitagorasa. W tym celu podzielmy obie strony przez 5 do kwadratu. Otrzymamy wtedy 3 kwadrat przez 5 kwadrat dodać 4 kwadrat przez 5 kwadrat równa się 5 kwadrat przez 5 kwadrat. Z działania na potęgach wiemy, że 3 kwadrat przez 5 kwadrat to to samo co 3 piąte do kwadratu. Tak samo drugi ułamek możemy zapisać jako 4 piąte do kwadratu. 5 kwadrat przez 5 kwadrat to 1. Czy teraz widzisz w tym wzorze wartości funkcji trygonometrycznych dla naszego kąta alfa? Tak jak wcześniej napisaliśmy, 3 piąte to sinus kąta alfa, natomiast 4 piąte to cosinus tego kąta. Jeżeli podniesiemy sinus kąta alfa do kwadratu i dodamy do tego kosinus kąta alfa do kwadratu, to otrzymamy 1. Kwadraty funkcji trygonometrycznych możemy zapisać w skrócie bez użycia znaku nawias. W tym celu potęgę piszemy nad ostatnią literą oznaczającą funkcję trygonometryczne, a przed oznaczeniem kąta. Po dokonaniu zapisanych wcześniej przekształceń otrzymaliśmy wzór. Jest on prawdziwy dla przedstawionego trójkąta o bokach 3, 4 i 5 oraz obecnego w nim kąta alfa. Czy będzie on działał również dla drugiego kąta ostrego w tym trójkącie? Spróbuj to zbadać samodzielnie. Oznaczmy ten kąt literą beta. Twierdzenie Pitagorasa się nie zmieni. Zmienia się za to wartość funkcji trygonometrycznych. Sinus beta to 4 piąte cosinus tego kąta to 3 piąte a tangens beta wynosi 4 trzecie. Stąd we wzorze mamy cosinus beta równy 3 piątym i sinus beta równy 4 piątym. Ale to oczywiście ten sam wzór. Czy wzór będzie prawdziwy dla wszystkich trójkątów prostokątnych? Spróbujmy to sprawdzić dla trójkąta prostokątnego o bokach A, B i C. Mam teraz kolejne zadanie dla Ciebie. Samodzielnie wypisz funkcje trygonometryczne kąta alfa. Sinus kąta alfa to A przez C cosinus to B przez C a tangens to A przez B. Teraz zapisujemy ogólną postać twierdzenia Pitagorasa. Tak samo jak wcześniej, dzielimy potem obie strony przez c kwadrat. Otrzymujemy a kwadrat przez c kwadrat dodać b kwadrat przez c kwadrat równa się 1. Po przekształceniu dostajemy a przez c do kwadratu dodać b przez c do kwadratu równa się 1. Czy mamy tu wzory na funkcje trygonometryczne? Tak. A przez C to przecież wzór na sinus, a B przez C wzór na cosinus. Możemy więc zapisać, że sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa to 1. To, co tutaj mamy, to jedna z ważniejszych tożsamości trygonometrycznych. Ten wzór nazywa się jedynką trygonometryczną i jest prawdziwy dla funkcji trygonometrycznych wszystkich kątów, nie tylko ostrych. Ważne jest tylko, aby sinus i cosinus były liczone dla tego samego kąta. Jeżeli chcesz, to możesz spróbować przeprowadzić dowód dla kąta rozwartego, znajdującego się na układzie współrzędnych. Teraz czas na wykorzystanie tego wzoru w zadaniu. Pytanie brzmi, czy istnieje kąt alfa, dla którego sinus alfa to pierwiastek z 2 przez 3 oraz cosinus alfa to 1 trzecia? W tym zadaniu warto wykorzystać jedynkę trygonometryczną. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ten wzór jest prawdziwy dla dowolnego kąta. Zapiszmy zatem. Kwadrat sinusa alfa, czyli pierwiastek z 2 przez 3 w nawiasie do kwadratu wynosi 2 dziewiąte. Natomiast kwadrat kosinusa tego kąta, czyli 1 trzecia do kwadratu, to 1 dziewiąta. Sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa wynosi zatem 2 9 dodać 1 9, czyli 3 dziewiąte, a to jest 1 trzecia, a nie 1. Skoro jedynka trygonometryczna jest prawdziwa dla każdego kąta, to kąt o podanych w zadaniu wartościach funkcji trygonometrycznych nie może istnieć. Zapiszmy odpowiedź. Nie istnieje kąt alfa, dla którego sinus alfa to pierwiastek z 2 przez 3 oraz cosinus alfa to 1 trzecia. Teraz zadanie dla Ciebie. Samodzielnie sprawdź, czy istnieje taki kąt alfa, że sinus alfa to 2 przez pierwiastek z 5, a cosinus to pierwiastek z 5 przez 5. Postępujemy podobnie jak poprzednio. Sprawdzamy, czy sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa daje 1. Kwadrat 2 przez pierwiastek z 5 to 4 piąte, a kwadrat pierwiastka z 5 przez 5 to 5 dwudziestych piątych, czyli 1 piąta. Po dodaniu otrzymujemy 5 piątych, czyli 1. Co to oznacza? Skoro 1 trygonometryczna zachodzi. To musi istnieć kąt o takich wartościach funkcji trygonometrycznych. To tyle, jeśli chodzi o tę lekcję. Zastosowanie jedynki trygonometrycznej poznasz też w kolejnych filmach. Odpowiednikiem twierdzenia Pitagorasa dla trygonometrii jest jedynka trygonometryczna. Jest to tożsamość, czyli wzór prawdziwy dla dowolnego kąta. Nie tylko Ostrego. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o tożsamościach trygonometrycznych, a także do zasubskrybowania naszego kanału.